Polskich Dzieci Wojny, Stowarzyszenia Oficerów 15. Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej, Związku Solidarności Polskich Kombatantów i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe do stopnia pułkownika. Podpułkownik Czesław Kaszuba, podpułkownik Józef Sawiński. Na stopień podpułkownika major Bronisław Zaremski. Na stopień majora kapitan Stanisław Brodacki. Kapitan Zenon XI. Kapitan Bolesław Wolski. Na stopień kapitana porucznik Kazimierz Frączak. Na stopień porucznika podporucznik Jan Roślej. Na stopień starszego mat Czesław Klepacki. Wśród mianowanych na wyższy stopień wojskowy jest młodszy chorąży Tomasz Kulas, żołnierz z regionu wsparcia teleinformatycznego w Olsztynie, mianowany na stopień chorążego z dniem objęcia obowiązków 15 sierpnia 2012 roku. Wyróżnieni są przyznać osobom szczególnie zasłużonym na rzecz rozwoju i funkcjonowania administracji wojskowej na Warmii i Mazurach. Doceniając powyższe zasługi, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przyznał odznakę pamiątkową niżej wymienioną. Generał Dywizji Janusz Bronowicz, dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. No właśnie. Jacek Protas, Jan Maszczenica, pułkownik rezerwy Mirosław Wołkowicz, pułkownik rezerwy Krzysztof Przychodzeń, generał brygady w stanie spoczynku, przepraszam, uznania za działalność pana marszałka, również we współpracy z wojskiem. I mam nadzieję, że to będzie, tak jak powiedziałem, w odniesieniu do arcybiskupa. To będzie symbol tego, że jest pan nami. Jest pan wśród żołnierzy. Dziękuję bardzo panie pułkowniku. To dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Dziękuję uprzejmie. Panie wojewodo, oprócz tego, co już powiedziałem, to chciałbym jeszcze panu po prostu podziękować za taką codzienną życzliwość. Dziękuję i przepraszam bardzo, że skomplikowali się te ceremonie na ale ja myślę, że pan marszałkiem z Rocicą będą ostatnimi, pierwszymi. Ja myślę, że panowie jesteście już przyzwyczajeni do mediów i wiecie, że z tej strony najlepiej zdejmują. No tak. Dziękuję serdecznie. Wyróżnienie są? Panie marszałku, to dla mnie zaszczyt. Nie każdy może z rąk marszałka przyjmować takie odznaczenie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor, dziękuję. A jednak spotkaliśmy się, panie pułkowniku. Gratuluję, przepraszam, teraz mamy... Spotkaliśmy się. Dziękuję. Wiem. Pododdziały na prawo. Patrz! Prezentuj! Wieniec składa wojewoda warmińsko-mazurski Jan Maszczeński. Wieniec składa marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas. Wieniec składa wiceprezydent Bogusław Szwedowicz. W imieniu Rady Miasta Olsztyna wieniec składa wiceprzewodnicząca Halina Czumel i Marian Stunek. Z komendantem nad inspektorem Józefem Gdańskim. Teatr składa delegacja Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu
panie dyrektora okręgowego służby więziennej, Zbigniew Złożyk, kapitan Marek Kulwicki. Alicja Podorzelska. Dyrekcji Lasów Państwowych, Kwiatosława dyrektor Paweł Artyk. W imieniu Telewizji Polskiej oddział w Olsztynie Kwiaty składa Grzegorz Pawła. Pododdziały, baczność, pododdziały, spocznij. Pieśń reprezentacyjna. Pododdziały, baczność. Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Do rejonu wyjściowego odmaszerować. Pododdziały, spocznij. Po koncercie orkiestry wojskowej z Giżycka,